Dzień dobry Państwu, witam w warunkach, można powiedzieć, bardziej polowych. Jesteśmy w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich Państwa z Warszawy. Mam nadzieję, że jutro będziemy mieli okazję się spotkać. Drodzy Państwo, siłą rzeczy wraca sprawa praworządności. Wraca sprawa praworządności, raczej jej braku, choć pan minister, prokurator generalny Adam Bodnar twierdzi, że wedle rankingu Polska jest o 3 miejsca wyżej niż była, z 36 na 33. Tutaj chyba nie zawiera się sprawa jednej z posłanek Koalicji Obywatelskiej, którą dotknęła jedna z największych tragedii, jakie może spotkać rodzica. Stare żydowskie przekleństwo mówi, obyś swoje dzieci przeżył, i nie ma chyba gorszego. Tego doświadczyła i doświadcza cały czas pani posłanka Koalicji Obywatelskiej. Ja umyślnie nie wymieniam nazwiska, bo jakby samo wywoływanie tego nazwiska, państwo wiecie, o kogo chodzi, jest już pewną wtórną wiktymizacją, a tego chciałbym uniknąć. Niemniej problem jest bardzo, ale to bardzo poważny. Drodzy Państwo, wczoraj przeczytałem na Platformie X dwa wpisy, które mnie zmroziły. W zasadzie było tych wpisów więcej. Ja może zacznę od takiego wpisu Grzegorza Jakubowskiego, dziennikarza i też byłego likwidatora Radia dla Ciebie, takiej też i pisowskiej szczujni. Gdy zaczął zwalniać pisowców, to został z tej funkcji odwołany, co już było sygnałem, że coś jest nie tak, że nie na to się umawialiśmy. Ale proszę Państwa, w większym fragmencie przytoczę wpis pana Grzegorza Jakubowskiego właśnie w tym temacie. Od niemal 2 lat trwa dramat matki, która straciła dziecko. A dziennikarze i politycy, w tym ukrywający się tu pod anonimowymi profilami, którzy doprowadzili do tragedii, pozostają na wolności. Poczucie bezkarności daje im prokuratura, która postanowiła wszcząć postępowanie na podstawie artykułu 151 Kodeksu Karnego. Tymczasem doprowadzenie do tej tragedii, tutaj jest lekka zmiana wpisu pana Jakubowskiego, ja mówię, nie chcę powtórnie tej rodziny wiktymizować. Tymczasem doprowadzenie do tej tragedii musi być ścigane z artykułu 190a, paragraf 3 Kodeksu Karnego. Obecnie postępowanie prowadzone jest z artykułu 151 Kodeksu Karnego i zostanie umorzone, bo sieroty po Zbigniewie Ziobrze orzekną, że nigdzie w tej sprawie nie było elementu namowy czy pomocy. Tu odsyłam Państwa do tego artykułu 151, który mówi o pomocnictwie, gdy ktoś podejmie decyzję, by zakończyć swój czas. Potem, po wyłączeniu do odrębnego postępowania innych czynów, okaże się, że materiał dowodowy został już usunięty, skasowany z platform społecznościowych, profile zostały pousuwane i nic prokuratura nie jest w stanie w 2024-2025 roku zrobić. Doprowadzenie do takiej tragedii jako przestępstwo zostało stypizowane w artykule 151 Kodeksu Karnego właśnie. Proszę Państwa, i dalej pisze pan Grzegorz Jakubowski. Bardzo upraszczając, społeczeństwo nie akceptuje, nie zezwala na pomaganie w takim kroku, choć dostrzega tragizm wielu sytuacji, gdy ktoś chce zakończyć swój czas, na przykład terminalna choroba i tak dalej. Zupełnie inaczej ma się sprawa z przestępstwem stypizowanym w artykule 190a. Kodeksu Karnego i tutaj ten przepis cytuję: kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. I paragraf trzeci, jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym lub jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Mili Państwo,
Ktoś w Szczecinie, kto w Szczecinie nie wszczął w 2023 roku śledztwa z artykułu 190a paragraf 3 i nie prowadził go w tym kierunku, dał przestępcom najważniejszą z rzeczy, czyli czas na zatarcie śladów. Taka osoba nigdy nie powinna być prokuratorem. Tak napisał Grzegorz Jakubowski. Więc wczoraj pojawiły się dwa wpisy. Pani posłanki i też pani prokurator Ewy Wrzosek, która a propos tej sprawy napisała tak. Ze wszystkich spraw, których wyjaśnieniem zajmuje i musi się zająć prokuratura, ta bezwzględnie powinna mieć priorytet. Za zorganizowanym instytucjonalnym hejtem, który doprowadził do tej tragedii, stoją konkretni ludzie. Jeśli są czyny niewybaczalne, to właśnie ten nim jest. I teraz, mili Państwo, to, co napisała, jak skomentowała pani posłanka, spowodowało, że nagle większości komentujących, publicystów, działaczy społecznych, części też polityków, niezależnych dziennikarzy, nie wliczając mojej osoby, ponieważ, jak wiecie, ja krytyce poddaję nieudolnego pana Bodnara już od stycznia, grzmiąc i bijąc na alarm, że ten człowiek doprowadzi do totalnej zapaści wymiaru sprawiedliwości. To, co zrobił Ziobro, to jest jeden dramat, natomiast ten pan doprowadzi do kolejnego. Ale to, co napisała pani posłanka, pozwólcie, że zacytuję, zastanowiło mnie, gdzie w tym wszystkim jest pan premier Donald Tusk. Niestety nie. A propos wpisu pani prokurator Brzosek. Niestety nie, prokuratura zajęła się mną, nie nimi. I nie będę tego nigdy komentować, bo koszt tego dla mnie i córek jest za duży. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że głęboko żałuję, że zaangażowałem się w walkę o państwo prawa i z tą myślą również odejdę z tego świata. Mili Państwo, ten skądinąd bardzo smutny wpis, który pisała i członkini Komisji Śledczej, i czynna posłanka na Sejm RP, powoduje, że pan Bodnar powinien zacząć się wstydzić. Powinien wstydzić się swojej nieudolności i w trybie natychmiastowym podać się do dymisji. Bo tu już nie ma żartów. To nie chodzi o jakiegoś Romanowskiego, Mateckiego, choć tu też o niego, ale kontekst tej sytuacji jest zupełnie inny. Ja sam będąc tatą, ciężko jest nawet mi dopuścić taką myśl, że mogłoby mnie spotkać to samo, ale zdaję sobie sprawę, że niczego nie mogę wykluczyć. Co robi pan Bodnar? Pan Bodnar chwali się rankingami. Przestawia paprotki, mianuje swoich totumfackich na kolejne stanowiska, dyrektorów, pełnomocników. Gdy też wczytywałem się w sprawę pani prokurator Beaty Bożemskiej, tam podobny mechanizm ignorancji, też ignorowania, zbywania, w ogóle braku reakcji. Pan minister Bodnar zostanie z tego rozliczony, jeżeli nie teraz przez premiera, to z pewnością przy kolejnych wyborach parlamentarnych. Wątpię, aby po tych wszystkich aferach, raczej braku działania w prokuraturze, wyborcy zdecydowali się na tego pana oddać swój głos, a dostał ponad 600 tysięcy głosów. No ani wtedy nie podejrzewał, że ten cały swój obraz, który stworzył, będzie tylko obrazem, będzie takim, można powiedzieć, taką złotą szatą, pod którą okazuje się, że jest brak działania, brak umiejętności, brak charyzmy, brak praktycznie wszystkiego, co powinno charakteryzować prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości. Powaga, surowość, sprawiedliwość? Nie. To jest granie na siebie. Ewidentnie pan Bodnar próbuje przetrwać do jakiegoś momentu, by w tychże złotych szatach pojawić się na brukselskich korytarzach i tam przyjmować uśmiechy, poklepywanie po plecach. Musimy być krytyczni wobec pana Bodnara i poczynania jego resortu. Wracam do tego, proszę Państwa, bo nic się nie dzieje.
ale dziać się będzie. Dziać się będzie, bo musi się zadziać. Nie można zostawić ani pani posłanki, ani rodziny w takiej sytuacji. I tu apel do pana premiera Tuska. Dlaczego nic z tym nie robi? Drodzy państwo, sprawa jest bardzo przykra. Też i głos państwa, opinii publicznej powinien głośno wybrzmieć. Kto wie, być może będą potrzebne kolejne petycje do pana Bodnara, albo raczej już do pana premiera Tuska, by rozważył jednak bardziej poważnie opcję, by podziękować panu Bodnarowi za jego służby dla kraju i również panu Kornelukowi, bo ci panowie się do niczego nie nadają. O Romanowskim i wyznaczeniu rozprawy na 28 listopada tego roku pewnie państwo usłyszeliście. Tam będzie, nie będzie rozpoznawać sprawy neosędzia, tylko sędzia, można powiedzieć, profesjonalny, ale brak jakichkolwiek działań prokuratury, brak tej dynamiki śledztwa spowoduje, że Romanowski nigdy w życiu nie trafi do aresztu. Ja czekam na ten moment, właśnie do 28 listopada, by wtedy ponownie poddać krytyce nieudolność pana ministra Adama Bodnara, bo to jest, proszę państwa, nieudolność. Komunikaty o wszczynaniu kolejnych śledztw o niczym nie świadczą. Wysłanie aktu oskarżenia, już tak. Póki co, zobaczcie, jest chaos w sądach, coraz większy. A on sobie nie radzi. A tu sprawa rodziny pani posłanki wzrusza, porusza i wkurza. Jak mówię, jest to pewien symbol nieudolności Bodnara, a umarzanie przez szczecińską prokuraturę śledztw w tej sprawie bez reakcji pana Korneluka, bez reakcji pana Bodnara doprowadzą do momentu, w którym ci panowie zostaną z tego rzecz jasna rozliczeni, bo trzeba będzie zadać pytanie, czy nie dopełnili obowiązku. Czy jest to niedopełnienie obowiązków, czy to jest ich jednostronna, arbitralna ocena rzeczywistości może, bo jako urzędnicy państwowi, funkcjonariusze publiczni, do tej jednostronnej i arbitralnej oceny rzeczywistości prawa nie mają. Muszą działać obiektywnie, od tego mają doradców, od tego mają ludzi. A mając świadomość, czy też widząc reakcję opinii publicznej, powinna się pojawić ich reakcja. Jeżeli udają, że nie widzą, że nie słyszą, z tego też będą rozliczeni. Drodzy państwo, ja państwu dziękuję się za uwagę w tych, można powiedzieć, takich warunkach polowych, ale nie chciałem państwa zostawić. Mam nadzieję, że się zobaczymy się o 20. Postaram się nagrać kolejny materiał, bo się akurat dużo dzieje. I cóż, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.